Proszę Państwa, przed nami pan Henryk, który w tle sprawy pani Ani ma swoją sprawę, która, nie wiem właśnie, czy się już pańska sprawa w tym sądzie rodzinnym, że się tak wyrażę, zakończyła, czy jeszcze trwa? Na szczęście moja sprawa w tym sądzie akurat zakończyła się, z czego jestem niezmiernie szczęśliwy. Sprawa trwała długo, miałem utrudnione kontakty przez byłą małżonkę, pomimo postanowienia sądu, który gwarantował mi kilka razy w tygodniu spotkania z dzieckiem. Matka dziecka bagatelizowała te postanowienia, lekceważyła moje prośby i alarmy w stronę sądu, aby przyspieszyć te utrudnienia, aby sąd zaingerował w tą sprawę. No jakoś się tak przeciągały, że po około 15 miesiącach uzyskałem prawo, że tak powiem, do kontaktowania się z córeczką. Sprawa zakończyła się dość dawno, ale niemniej jednak z perspektywy czasu patrzę, że chyba nikomu w tym sądzie, jak również specjalistom typu kuratorzy sądowi, czy no inne osoby w tym kierunku kształcone, odnoszę wrażenie, że tym osobom nie zależało na dobru dziecka. Nie życzę żadnemu dziecku czy rodzicom, aby ten sąd decydował o ich losie. Widzę na podstawie teraz spotkań z córką, które mam, nie można powiedzieć, codziennie, że to już nie są te kontakty, że więź została skutecznie zabita i nie wiem, jak, co mam zrobić, aby tę więź odbudowywać. Robię wszystko, żeby tak się stało, niemniej jednak jest to bardzo trudny proces. Wspomniał pan o tym, że kiedy pracował pan za granicą, pańska żona miała tu jakieś imprezy dla pracowników sądu. Może pan przypomni tą historię? Jak najbardziej. Ciężko pracowałem za granicą kilkanaście lat po to, żeby kupić jakiś tam majątek. No nie, w tym czasie była małżonka, organizowała jak najbardziej różnego rodzaju festyny, zabawy. Między innymi w tym dla pracowników tego właśnie sądu. Widziałem wielokrotnie tutaj również pracowników, którzy, że tak powiem, pośredniczyli w kontaktach. Pani kurator sądową, pana prezesa sądu. I wielu funkcjonariuszy wysoko postawionych w policji. Także ja... W jakich latach to się działo? To się działo w latach 2004-2005, kiedy odbywały i właśnie trwała nasza sprawa, między innymi rozwodowa i sprawy o właśnie o kontakty z dzieckiem. Czyli sprawa pana, pani Ani nie jest z tego, co widzimy, jedyną, która jest bolesna i sprawa, gdzie ta Temida wydaje się być trochę ślepą. No ja mogę powiedzieć to na podstawie swojej sprawy. Sprawy pani Ani nie znam, niemniej jednak współczuję wszystkim, jak powiem, wszystkim ludziom, którzy tutaj oczekują jakiegoś wyroku od tego sądu, bo nie wiem, jak jest w innych przypadkach. Mój przypadek według mnie był drastyczny i to bardzo się źle zakończyło w tej chwili, można powiedzieć, tym właśnie relacjami między mną a córką. Już kompletnie więź jest kompletnie, można powiedzieć, zabita i... Co by pan chciał jeszcze o opinii publicznej przekazać? Doradzić, ostrzec? Co bym chciał przekazać? No co, w moim mniemaniu w ogóle instytucja sądu rodzinnego nie daje nic. Nie daje nic. Uważam, że ludzie, którzy w tej większości, czy w bardzo dużej części, albo minęli się z powołaniem, po prostu ci ludzie nie dążą do tego, aby tu główną rolą, czy najważniejszą było dobro dziecka. Dlaczego tak jest? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ja z perspektywy, powiedzmy, czasu i z obserwacji, jakich zauważyłem, z reguły ojcowie mieli tego typu problem. Nie wiem, tutaj sprawy pani Ani nie znam, ale mówię na podstawie sprawy mojej i innych ojców, wiem, że to już nie, to jest, jak można powiedzieć, na porządku dziennym, że ojcu należy się ograniczyć prawa, dołożyć duże alimenty, no i utrudniać kontakt. Gdzie ojciec w takiej sytuacji jest, można powiedzieć, bezbronny, bezradny, nie patrzy się na relacje ojca z dziećmi, nie patrzy się, co to jest za człowiek.
Na chwilę obecną moja była żona wychowuje dalej dziecko. Ja mam nadal ograniczone prawo rodzicielskie. Niemniej jednak była żona ma wyrok w sprawie karnej o że tak powiem, nakłonienie do zrobienia mi krzywdy. Także trzy osoby zostały z wyrokiem karnym. I ta osoba nadal wychowuje dziecko. Czy ten sąd o tym wie? Oczywiście, no, nie wiem, czy sąd rodziny, niemniej jednak to sprawa prowadzona była w sądzie karnym w Szczecinku. Także tutaj myślę, że sąd wie i sąd nic w tym kierunku nie robi. Poza tym była małżonka jeszcze ma, żeby było ciekawiej, pod opieką, że tak powiem. I dziecko z domu dziecka. Także myślę, że to będzie zły przykład i dla tego dziecka, i dla moich dzieci, dla mojej córki z Bożą. No, pozostaje tylko życzyć Państwu wszystkim pomyślności, a tym idzie, żeby nie zawsze była ślepą. TV24 Reporter Sky.